11. kolejce pierwszej ligi piłki ręcznej w grupie B w Świdnicy miejscowy SKPR zmierzył się z Gwardią Opole. Zdecydowanym faworytem tego spotkania była oczywiście drużyna z Opola. Gwardia to spadkowicz z PGNiG Super Ligi. No i w tym sezonie na parkietach pierwszej ligi radzi sobie jak dotąd wyśmienicie. Gwardia wygrała komplet 10 spotkań i z 20 punktami na koncie otwierała ligową tabelę. SKPR po zwycięstwie tydzień temu w Kaliszu miał tych punktów na koncie 6. No i tak jak już wspomniałem, wiadomym było, że faworytem w tym meczu będzie zespół Opola. Co nie znaczy, że Świdniczanie nie chcieli w tym meczu, nie marzyli, nie liczyli po cichu na to, że uda im się sprawić niespodziankę. Na parkiet wyszli jednak bardzo stremowani klasą rywala i Gwardia bardzo szybko objęła prowadzenie 3-0, a następnie 5-1. Wydawało się, że gwardziści bardzo, bardzo szybko tutaj obejmą wysokie prowadzenie w tym meczu i spokojnie będą kontrolowali to, co dzieje się na boisku. Tymczasem jednak po tych pierwszych, powiedzmy, 7-8 minutach, gdy SKPR rzeczywiście miał spore problemy ze swoją grą, Świdniczanie uwierzyli we własne możliwości, no i sami też zaczęli skutecznie kończyć swoje ataki. Dobrze w bramce SKPR-u spisywał się Błażej Potocki, natomiast doświadczony Adam Malcher, znakomity polski bramkarz, który strzeże bramki Gwardii, przynajmniej w pierwszej połowie, no nie miał na swoim koncie zbyt wielu udanych interwencji. SKPR dość szybko zmniejszył straty na 4-5, a w 13 minucie po bramce Kamila Rogaczewskiego po raz pierwszy na tablicy wyników pojawił się remis 6-6. No i ta walka gol za gol trwała dość długo, praktycznie do końca pierwszej połowy. Gwardia nie potrafiła wypracować większej przewagi, co prawda odskoczyła jeszcze na 3 bramki, ale tak czy siak SKPR grający dość skutecznie w ofensywie do przerwy dotrzymywał kroku gwardzistom i do przerwy przegrywał tylko 13-14. W przerwie w szatni zespołu z Opola trener Rafał Kuptel musiał chyba użyć kilku mocnych słów, bo po zmianie stron Gwardia bardzo mocno zabrała się do pracy. Przede wszystkim Opolanie zacieśnili szeregi obronne, wreszcie klasę zaczął pokazywać Adam Malcher. No i Gwardia błyskawicznie zaczęła zdobywać przewagę. Na początku tej drugiej połowy Opolanie rzucili 5 bramek z rzędu i w 37 minucie wyszli na prowadzenie 19-13. SKPR jeszcze raz potrafił się zerwać, zdobył tym razem 3 bramki z rzędu, 2 razy trafił Krzysztof Misiejuk, raz Kamil Rogaczewski i w 42 minucie miejscowe kibice znów mogli zacząć liczyć na niespodziankę, bo było tylko 19-16 dla Gwardii. Później jednak Świdniczanie zaczęli mieć coraz większe problemy z kończeniem swoich akcji w ataku, natomiast Gwardia rozpoczęła punktowanie i zaczęła powiększać to prowadzenie. W 50 minucie Gwardia odskoczyła na 24-17, było to zatem już 7 bramek zapasu. Ostatnie 10 minut znów gra praktycznie gol za gol, ale ostatecznie 2 punkty pojechały do Opola. Gwardia wygrała w Świdnicy 29-21. W następnej kolejce SKPR Świdnica czeka wyjazdowy mecz z Olimpem Grodków, natomiast za 2 tygodnie zakończenie pierwszej rundy rozgrywek w Świdnicy i kolejny mecz o 4 punkty podopiecznych Krzysztofa Terebuna. SKPR zmierzy się z MTS-em Chrzanów.